niezwykle symboliczne są to uroczystości ponownego pochówku bohaterów Powstania Styczniowego, których zwieńczeniem było pochowanie trumien z prochami tutaj na cmentarzu na Rossie. W uroczystościach wziął udział prezydent Litwy, prezydent Andrzej Duda, a także delegacje z Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej odbyła się msza pogrzebowa. W homilii arcybiskup Gintaras Grusar podkreślał, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze i ciągle należy ją pielęgnować. Ich śmierć miała sens. Dziś musimy im podziękować za wolność. Nadzieja jest boską cnotą. Pomaga ona wytrwać we własnych decyzjach pomimo trudów, prześladowań, a nawet pomimo groźby śmierci. Dziś dużo mówiono o symbolizmie. Symboliczne jest choćby to, że w uroczystościach wzięło udział tak wiele delegacji, ale też wielu zwykłych mieszkańców Wilna i innych miejscowości. A ta liczna obecność jest dowodem, jak ważne jest uczczenie wspólnych bohaterów narodowych, dla których wolność i niezawisłość były najwyższymi wartościami. W imię tych wartości podjęli nierówną walkę o wolność, o godność, o niepodległość. Dzisiaj my, współcześni, stajemy tu, aby uczcić heroizm i ofiarę naszych poprzedników. Ale stajemy tu także przede wszystkim po to, aby zamanifestować, że jednoczy nas ta sama, co ich wtedy, przed 156 laty, wspólnota pamięci i losów, wspólnota wartości i wspólnota dążeń. Bohaterom Powstania Styczniowego hołd oddał także premier Mateusz Morawiecki, który kwiaty na Rossie złożył jeszcze przed rozpoczęciem mszy w Bazylice. Dzisiaj absolutnie wyjątkowa uroczystość, gdzie oddajemy hołd Polakom i obywatelom Rzeczpospolitej, która wtedy nie istniała sto kilkadziesiąt lat temu, ale która była w sercach i dzięki którym mogliśmy potem cieszyć się niepodległością, właściwie dzięki którym dzisiaj również jesteśmy. Na godny pochówek uczestnicy i przywódcy powstania musieli czekać ponad 150 lat. W latach 1863 i 64 zostali straceni przez wojsko carskie. Wszystkich pogrzebali w tajemnicy, bez trumien, ze spętanymi rękoma. Dwa lata temu odkryto ich szczątki na górze Giedymina w Wilnie. I teraz wreszcie można im oddać należyty hołd. Wilno, Marta Radziach, TVP Info.